Wylatujesz z gęstych wolumetrycznych chmur i pojawia się ona. Polska. Na północy morze, na południu góry, a pomiędzy nimi Pałac Kultury, krakowski rynek, katowicki spodek, zamek w Malborku, wielka krokwia, Pałac Prezydencki. Zaraz, chwileczkę. To nie tak wygląda w rzeczywistości. Nic w tym dziwnego, ponieważ to, co oglądacie, to obrazki z gry Microsoft Flight Simulator 2020. Ten symulator lotniczy pozwala nam polecieć dosłownie w każde jedno miejsce na Ziemi. Postanowiliśmy więc zwiedzić nasz kraj i zobaczyć, jak został on odwzorowany w grze. W naszej przygodzie będziemy sporo skakali po mapie. Gra pozwala nam dosłownie pojawić się w dowolnym punkcie na Ziemi i zacząć lot w powietrzu albo na jednym z oznaczonych lotnisk. Będę wspierał się tutaj także grafikami z Google Maps oraz artykułem na gry online, który napisał jeden z kolegów, zestawiając właśnie w podobny sposób ciekawe lokacje z Polski. A zaczynamy w piekle. Hell. Gdzie bardzo szybko można odkryć, że teren z gry odpowiada temu prawdziwemu w niemalże perfekcyjnym stopniu. Jak widać, gra bez większych problemów radzi sobie doskonale z odwzorowaniem ukształtowania terenu, nawet jeżeli zachodzą tam takie frykasy jak to. Natomiast mieszkańcy koło brzegu albo osoby, które wizytowały te miasto w celach turystycznych lub innych, bardzo szybko odkryją, że brakuje tu pewnego charakterystycznego elementu – latarni morskiej, która chyba została przeniesiona na drugi brzeg w postaci silosa rakietowego? Trójmiasto. Czekajcie, może zmienię pogodę, bo ciągle tak samo latamy. Pod wami miasto Gdynia i przynależne włości, co do którego mam dwa komentarze. Molo wam się topi. Z jakiegoś powodu nie zostało odwzorowane w grze i się utopiło. Po drugie, plaże puste. Bardzo poważny błąd twórców, nie ma parawanów. Ale mówiąc serio, gra ma wybitny problem z molami, dlatego że praktycznie każde jedno molo, jakie próbowałem nagrać w grze, zatapia się w morzu. Jest w tym coś poetyckiego, ale nie ma to związku z realizmem. Natomiast ci z was, którzy często bywają w tych okolicach, już na pewno rozpoznają, że jest to Sopot, który w rzeczywistości wygląda mniej więcej tak. Zapewne zauważacie już pewne wzorce, jakimi posługuje się Microsoft Flight Simulator 2020. To gra oparta na algorytmie, który przetwarza dane pochodzące z map. Z tego też względu gra w dość dobry sposób jest w stanie odwzorować samo ukształtowanie terenu, czy też układ budynków, konkretnie to, gdzie się mieszczą. Większy problem ma natomiast z interpretacją tego, jak te budynki wyglądają i odtworzeniem ich prawdziwej architektury. Podążając dalej nad wybrzeżem i udając się do Gdańska, zobaczymy więc taki obraz stoczni, w której oczywiście brakuje charakterystycznych żurawi. Gra nieźle radzi sobie z odtworzeniem kształtów, ale już wymodelowanie czegoś bardziej skomplikowanego stanowi problem. I tak oto zabytkowa część Gdańska widziana z góry wygląda bardzo sensownie i rzeczywiście przypomina prawdziwe miasto. Kiedy jednak zaczniemy się przyglądać, odkryjemy, że brakuje tu charakterystycznych obiektów, jak kościoły, zabytki. Wszystkie nietypowe budynki po prostu umykają algorytmowi i są zamieniane na jakieś prostsze bryły, jak na przykład gdańska bazylika. Jeden niebezpieczny manewr i przenieśliśmy się nad Kraków, który, jak zapewne wiecie z poprzedniego materiału, doczekał się bardzo dobrze odwzorowanego rynku. Jak mówiłem wcześniej, rozpoznanie poszczególnych dzielnic miasta i samego układu jest tutaj bezproblemowe. Od razu widzimy, co jest gdzie, jeżeli je znamy. Co do samego rynku, mamy sukiennicę, ratusz, kościół i dzięki tym trzem obiektom jest to prawdopodobnie najbardziej realistycznie odwzorowane miejsce w Polsce w Microsoft Flight Simulator 2020. Przykład krakowskiego rynku pokazuje, jak mogłaby wyglądać gra, gdyby każdy jeden obiekt został ręcznie przygotowany przez jakiegoś grafika. Co oczywiście nie jest możliwe, bo musiałby każdy na ziemi zająć się pracą nad grą. Co nie znaczy, że wszędzie jest tak różowo, bo tak wygląda Wawel. A dla porównania macie fotografię wykonaną z podobnego miejsca. Gra nie radzi sobie też za dobrze z wybrzuszeniami terenu, więc tak na przykład wygląda kopiec Krakusa. Żeby nie wypłaszczyć dynamiki tego materiału i nie skończyć jak kopiec, przejdźmy szybko do paru innych lokacji. Kiedy wybrałem się do Lublina, pierwszą rzeczą, którą zobaczyłem, było olbrzymie centrum handlowe. Ale już chwilę potem zaskoczyła mnie futurystyczna architektura. To tutaj muszą powstawać najbardziej nowoczesne technologie. A nie, czekaj, to jest zamek lubelski. Zastanawiając się nad tym, w jaki sposób algorytm przeszedł od tego do tego, muszę potwierdzić, że sztuczna inteligencja zyskuje samoświadomość i zaczęła realizować najbardziej śmiałe artystyczne projekty, bo to jest ciekawy obiekt, tyle że nie ma nic wspólnego z tamtym, poza wieżą znajdującą się na dziedzińcu. Brawo Lublin, macie najbardziej oryginalny zamek na świecie. Ponownie sam układ miasta wygląda całkiem solidnie, jesteśmy w stanie rozpoznać, że to tutaj mieści się rynek. Oczywiście architektura nie jest idealna, w przypadku ratusza można powiedzieć, że jest wyjątkowo nieidealna, bo został on zamieniony na PRL-owski blok, ale sam układ tego, co się dzieje, jest w miarę okej. To znaczy, drodzy mieszkańcy Lublina, zakładam, że tak wygląda wasze miasto.
to nie wiem, czy ja bym się tędy przecisnął w ogóle. Warszawa, albo nie, Warszawę zostawimy na koniec, bo jest najśmieszniejsza. Tatry, wow, ile drzew, ile traw. Tak, do trawy się nie zbliżajcie, jest niebezpieczna. Możecie się zgliczować. Jak można było się domyślać, obszary górskie są wzorowane naprawdę fantastycznie. Tu oglądacie na przykład Morskie Oko i sąsiadujący z nim czarny staw pod Rysami, który ustawiłem na wzór zdjęcia znajdującego się na Google Maps. No i wygląda to naprawdę dobrze. Obleciałem kilka charakterystycznych gór w postaci Rys czy chociażby Giewontu i muszę przyznać, że wszystkie są oczywiście wykonane świetnie. Mając do dyspozycji pełną kontrolę nad pogodą, zakładam, że będzie można tutaj robić naprawdę fajne obrazki i próbować oszukać znajomych, że chodzisz po górach. Niedługo podamy przekąski, tymczasem przez lewą szybę można zobaczyć Wielką Krokwię. Obiekt sportowy, na którym znany polski astrofizyk profesor Adam Małysz pokonał grawitację. Nie wiem, czy powinienem obrazek pokazywać, jak to wygląda w rzeczywistości. Mogę pokazać w sumie tak mniej więcej. Zakładam, że zostało to wygenerowane w automatyczny sposób i wygląda w sumie nie najgorzej. Ty, kto tam jedzie? Może to Kamil Stoch? No właśnie, odwzorowanie nietypowych obiektów. W moim poprzednim filmie pokazywałem wam, jak gra poradziła sobie ze spodkiem. Zrobiła po prostu okrągłą bryłę. Tak wygląda spodek w grze rzeczywiście. Jak to działa? Czy jest prawidłowość? Jest, polegająca między innymi na tym, że pewne obiekty w świecie gry zostały przygotowane ręcznie przez twórców, więc wyróżniają się na tle innych półautomatycznie generowanych budynków. Wydawałoby się, że będzie tu panowała zasada mówiąca, że im większe miasto, tym lepsze efekty i w części tak jest, ale nie do końca, bo nawet w Warszawie potrafią dziać się dziwne rzeczy. O ile Pałac Kultury, który pokazywałem wam już w poprzednim materiale, jest wykonany bardzo dobrze, ponieważ jest jednym z obiektów przygotowanych przez twórców ręcznie, tak inne części stolicy wyglądają już nieco zabawniej. Spójrzcie na przykład na Starówkę, na której w rzeczywistości można oczywiście zobaczyć charakterystyczny pomnik, który w grze zastąpiła jakaś Buda. Ponownie teoretycznie jesteśmy w stanie rozpoznać układ budynków, ale całość wygląda kompletnie inaczej. Bardzo ładny jest za to pałac w Wilanowie, jeden bodajże z trzech obiektów na terenie Polski przygotowanych specjalnie przez twórców. W przypadku tej konstrukcji problem jest innej natury. Otaczająca go pustka pozbawia nas wrażenia, że oglądamy naturalne środowisko. To po prostu niezbyt dopracowane środowisko, w którym ktoś wrzucił nieco bardziej dopracowany model. Prawdziwym hitem warszawskich salonów jest za to, jak odwzorowano Pałac Prezydencki. Ta zacna konstrukcja pojawiająca się tak często w relacjach serwisów informacyjnych z charakterystycznym pomnikiem w grze wygląda tak. Znajdź 10 różnic. Ja znalazłem jedną i już koniec. W ramach pocieszenia wyjaśnię, że praktycznie w każdym jednym miejscu na świecie znajdziemy takie oto uproszczenia. Niech za jaskrawy przykład posłuży zamek Himeji w Japonii, do którego dolecieliśmy na życzenie jednego z widzów podczas streama na TV Gry Plus. W prawdziwym świecie ten zamek wygląda tak. W grze natomiast jest postradzieckim blokiem. Nie wiem, co tutaj się stało. Oczekiwania, a to jest rzeczywistość. Zasada w Microsoft Flight Simulator jest więc prosta. Im wyżej lecimy, tym lepiej wszystko wygląda. I tak, lecąc sobie nad Katowicami z góry, jesteśmy w stanie od razu rozpoznać każdy charakterystyczny obiekt. Trzy stawy, osiedle gwiazdy, spodek, rondo i tak dalej, i tak dalej. Zdecydowanie najlepiej gra radzi sobie oczywiście z blokami. I tak super jednostka w Katowicach wygląda idealnie. Swoją drogą tu znajduje się jedna z moich ulubionych kawiarni. Tak więc miłośnicy blokowisk będą ukontentowani. Mała trivia, katowickie osiedle gwiazdy, bo budynki są w kształcie gwiazdy, boom. Jako że mapy, z których gra korzysta, są przestarzałe, nie znajdziemy w grze wielu nowych biurowców, jak na przykład Altus, jeden z najwyższych wieżowców w Katowicach, którego podstawa jest chyba tu. Złe wieści mam natomiast dla miłośników sportu, którzy chcieliby zobaczyć z bliska obiekty sportowe, na których... Toczy się wojna? Co się dzieje na tym zdjęciu? Nie wiem. Większość z nich w grze straciła głębie. Są po prostu płaskie. Zakładam, że część z nich została odwzorowana przez algorytm poprawnie, ale te, które sprawdziłem, wyglądały właśnie tak. To jest na przykład boisko Wisły Kraków. Jeśli myślicie, że w zakresie stadionów oszczędzono chociaż Stadion Narodowy, to jesteście w błędzie. Także on wygląda jak nieznaczne wybrzuszenie obciągnięte białą płachtą. Tymczasem torgo kartowy, który znajduje się obok, wygląda jak jakieś rysunki pradawnej kultury w stylu rysunków z Nazca. Okej, Wrocław pokażemy w deszczu, bo miasto jest w opłakanym stanie. Nie, żartuję, w sumie nie byłem dawno, nie mam pojęcia. We Wrocławiu, poza samym krajobrazem, który możecie podziwiać teraz, interesowały mnie dwa elementy. To, jak wygląda Wyspa Sobieszowo oraz jak odwzorowano Halę Stulecia, jedną z najbardziej znanych hal widowiskowo-sportowych w całym kraju. Chyba. Dobra, wiecie co, bo wam się tutaj często tramwaje wykolejają i inne takie, to dam wam trochę słońca. A tak wygląda sama wyspa. I tu ponownie bez niespodzianek. Wygląd terenu, perfekcyjny, rozkład budynków, bardzo dobry, wygląd samych budynków, zależy. Na przykład ten blok to kościół na wyspie Piasek. Honorowa rundka nad miastem, żeby każdy mógł zobaczyć swój dom. A więc Hala Stulecia wygląda w taki sposób i od razu wiemy, że jest to zbyt skomplikowane dla tej gry bez przygotowania tego ręcznie przez twórców. Obok hali znajduje się też wielka fontanna, w której często są różnego rodzaju wydarzenia. Czy jesteście gotowi, żeby zobaczyć, jak to wygląda w grze? Nie jesteście. Ale i tak wam pokażę. Czyli wyszedł nam z tego kolejny supermarket?
Oczywiście przykłady niedoskonałości tego systemu można mnożyć. Tu na przykład widzicie rzut na Malbork, w którym znajduje się bardzo charakterystyczny zamek. I kiedy spojrzymy sobie na ten zamek z odległości, to od razu wiemy, że jest to konstrukcja tego typu. Na zbliżeniu odkrywamy, że jest to zamek w wersji low poly z dwoma samotnymi silosowieżami pilnującymi wejścia od morza. I takie rozbieżności między prawdziwym światem, a tym jak odwzorowano poszczególne budynki w grze, może być pewnym rozczarowaniem. Pamiętajmy jednak, że mówimy o grze o olbrzymiej skali, w której dosłownie każda jedna mieścina znajdująca się na mapie została odwzorowana w ten czy inny sposób. Na mapie pojawiają się też pewne charakterystyczne obiekty, które gra jest w stanie odczytać. Tutaj na przykład trafiłem na elektrownię wiatrową, która jak sprawdziłem sobie na mapie rzeczywiście w okolicy była. Zmierzam po prostu do tego, że to dosłownie jest gra, w której praktycznie każdy może zobaczyć swój dom. Wystarczy polecieć w dobre miejsce i mamy pewność, że w miejscu, w którym mieszkamy, pojawi się jakiś budynek, lepiej lub gorzej odwzorowany. Tu nawiasem mówiąc pokazuję jakąś mieścinę na północ od Malborka. Szczerze to nawet już nie pamiętam, jak się ona nazywała. To będzie największa zagadka w tym materiale. Chociaż znając życie, to ktoś powie... Ej, mój dom! W ramach podsumowania trzeba powiedzieć jedno. Microsoft Flight Simulator 2020 to przepiękna i ambitna gra. Imponuje swoim rozmachem, imponuje oprawą i przy okazji jest dobrym symulatorem. Nie ma jednak wątpliwości, że wobec ogromu przedsięwzięcia, przed jakim stanęli twórcy, trzeba było pójść na kompromisy. I te kompromisy czasami wypadają znośnie, a czasami komicznie. Inną sprawą jest też to, że do gry będą pojawiały się dodatki, poprawiające wygląd miast, lotnisk, budynków i wszystkiego innego. Tak więc, szykujcie portfele.